O tym także rozmawialiśmy, ja już błagałem, żeby nie katować tych dwóch ludzi ciągle powtarzanym pytaniem, chociaż wiemy, że nie będą kandydowali. Mirosław Drzewiecki wielokrotnie mi deklarował, że zdaje sobie sprawę, to jest człowiek naprawdę honorowy i przyzwoity. Znam go osobiście bardzo długo i wiem, że on sam by nie chciał kandydować tak długo, jak długo nie będzie nawet jakby najmniejszej dwuznaczności wokół jego osoby. I dlatego temat jest zamknięty, ale nie musiałem... Też nie i ja nie musiałem na obu kolegach niczego wymuszać. Znaczy to jest tak, że czy przede wszystkim ich decyzja. I uważam, że akurat tutaj szacunek. Pytanie teraz jest o tyle zasadne, że prokuratura niebawem ma zamknąć sprawę. Pan mówił, że jeśli sprawa się wyjaśni, a prokuratura nie postawi żadnemu zarzutów, umorzy postępowanie, to co z czystą kartą będą mogli wrócić, czy nie? Jeśli chodzi o wątpliwości czy zarzuty, jakie formułowano wobec Mirosława Drzewieckiego, to one miały charakter karny. W mojej ocenie, jeśli Mirosław Drzewiecki skutecznie w 100% oddali wszystkie zarzuty czy wątpliwości dotyczące tych karnych aspektów i urzędowych jakby zaniedbań, nie widzę problemu, bo jak pamiętacie, chociaż może nie pamiętacie Państwo, on aktywnie w tej sprawie nie występował. On był raczej bohaterem rozmów telefonicznych, a nie uczestnikiem. I Zbigniew Chlebowski ma jakby równocześnie mniejszy i poważniejszy problem. Znaczy nie zarzucano mu niczego w sensie takim proceduralnym, natomiast mówił rzeczy, których człowiek nie powinien mówić. Takie, no, być może nawet dyskwalifikujące i dlatego to jest w mojej ocenie trochę poważniejszy problem, znaczy możliwości powrotu do życia publicznego, ale dla mnie jest ważne jedno i dlatego proponowałbym, żeby temat zamknąć. Obaj panowie sami zwrócili uwagę na to, że to nie jest dla nich sezon polityczny i że w związku z tym nie będą w tych wyborach kandydować. Koniec, kropka. Czy